Ale nie rozmawiamy, tak? Zaczął się egzamin. Cisza, spokój. Każdy pracuje sam. Wszystkie pytania staram się. Dzisiaj przystępujemy po raz kolejny do egzaminu próbnego z wydawnictwem Operon. Jest to już drugi egzamin próbny w tym roku. Pierwszy był organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Do egzaminu dzisiejszego przystępuje 120 uczniów. Jest to druga edycja już egzaminu w nowej formie. Egzamin składa się z trzech części. Dzisiaj uczniowie piszą. Pierwszą część to jest historia i WOS, druga część język polski, który właśnie teraz zaczęli pisać. Jutro również mają od rana przedmioty przyrodnicze, przerwę króciutką i egzamin z matematyki. I ostatniego dnia w piątek język angielski, zdecydowana większość uczniów ten język obcy wybrała. Poziom podstawowy i rozszerzony, bo taka jest kontynuacja, w związku z tym obligatoryjnie piszą też poziom rozszerzony. Natomiast grupa uczniów, nieliczna grupa uczniów wybrała język niemiecki i tutaj będą przystępować do tego egzaminu na poziomie podstawowym. Część historyczna była jedną z najtrudniejszych, jaką pisałam. To fakt. Ale język polski był całkiem prosty. Akurat język polski był ok. A czego dotyczyły pytania? Powstania XVIII wiek, była wojna secesyjna, z WOS-u kilka pytań takich o prezydenta, o trybunały, a z polskiego trochę mitu, trochę takich pytań ortograficznych, gramatycznych. Czyli bez problemów większych. Z WOS-u i z historii było według mnie trudno, bo nie było, nie mieliśmy jeszcze lekcji na ten temat na teście. A jaki to był temat? Wojny secesyjnej było, a my tego jeszcze na lekcji nie mieliśmy na przykład. A z polskiego według mnie było bardzo proste, bo były fragmenty wiersza, które już omawialiśmy na lekcji, więc było to dosyć proste i mi nie sprawiło problemu. Trudno czy łatwo? Według mnie było łatwo. Pierwsze, właściwie cały egzamin z zadaniami był łatwy. Kiedy doszło do rozprawki, to trzeba było się jednak trochę zastanowić nad głębszym sensem, ale według mnie nie było tak trudno.